Na Hubertusie 2024 w Huzarskiej Dolinie spotykamy Amelkę, która jest tutaj jedną z jockeyek, znaczy z Amazonek, jest jedną z korzystających z Huzarskiej Doliny. Na jakim koniu najbardziej Ci się podoba jeździć? Najbardziej mi się podoba na fajce. Na fajce, pięknie. Amelka niestety ma problemy ruchowe i tutaj chodzi też na jazdę konną w kategoriach hipoterapii, a to są jej rodzice. Rodzice, którzy dzisiaj są obsługą Hubertusa. Właśnie mąż, tutaj tato Amelki jest nawet w tej specjalnej kamizelce. Proszę powiedzieć, jakim dzieckiem jest Amelka? Co się stało, że nie może akurat tak sprawnie chodzić, ale jest bardzo wesołym dzieckiem, bardzo wesołą dziewczynką i widzę, że bardzo jej się podobało, jak jechała w paradzie. Proszę opowiedzieć o córce. Córka jest bardzo wesołą właśnie dziewczynką, uśmiechniętą przede wszystkim, a urodziła się po prostu przedwcześnie. Były problemy właśnie w czasie ciąży, 2 miesiące została prędzej urodzona. Startowała z wagą 1,830 kg. No niestety były wylewy pozakomorowe, które po prostu teraz widoczne są. No widoczne były już po pierwszych urodzinach, gdzie po prostu etap powinien już być tego chodzenia, a jednak jeszcze pozostawała przy etapie czworakowania. No ale walczymy każdego dnia, idzie powiedzieć, nie chytamy się każdej możliwości, żeby po prostu była jak najbardziej sprawna, ale wiadomo, im bardziej ona rośnie, tym ta specyfika nam się bardziej właśnie nasila. Bo wiadomo, te ścięgna znów nie są tak naciągnięte, stąd właśnie potrzebne są ortezy, na które właśnie chcemy uzbierać pieniążków, a to jest niemała kwota, bo to zaproponowali nam cenę 29 tysięcy. Nie wiem, czy cena znów nie ulegnie zmianie, bo to już był taki kosztorys 3 miesiące temu, który był nam podany. No na pewno będziemy jeszcze czekała fibrotomia, która też jest niestety odpłatna, nie jest nic refundowana. No zobaczymy, ale ogólnikowo robi się wszystko. Jest dzieckiem poruszającym się krótkie dystansy o czwórnogach. W szkole jest na wózku, też porusza się o czwórnogach. Bardzo też tam wszyscy dbają o nią, żeby jednak ruchu też właśnie miała. Pomoc jest też przy schodach, przy toalecie. Także taka sama obsługa u niej. Do samej obsługi jest właśnie potrzebna ta pomoc taka. Pani nie? Stała się w zasadzie ekspertką medyczną, bo widzę, że rzuca Pani tymi nazwami jak z rękawa. To ważne, że można pomóc. Ten Hubertus jest zorganizowany po to, żeby troszkę pomóc w tym leczeniu. Jak Państwo przyjęli się taki pomysł, żeby tą imprezę, która dzisiaj pięknie przy pogodzie się udała, jest dużo jeźdźców, jest dużo gości, przyjdzie tutaj jeszcze trochę osób z Ostroga na pewno się pobawić, bo nawet jak szła parada, to pytali się, czy tutaj coś się dzieje, więc trochę się tych pieniążków na pewno uzbiera. To jest pomysł Tomka Kurłowicza, człowieka, który dosyć sporo różnych imprez. Właśnie, jak tato, bo tato tutaj przywozi, ja często kojarzę, że przywozi tutaj do pana Ludwika córkę, nie zmordowanie, a córka właśnie na fajce sobie pomyka. Tak, pomyka sobie i dobrze siebie radzi. I miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej, a nie gorzej. No. Otóż, żeby tak było. Dokładnie. A jakby poza Hubertusem, to jest jakaś możliwość, żeby pomóc Amelce? Żeby jest, nie wiem, jakiś się pomagam albo coś w tym stylu? Czy my jesteśmy Fundacja Zdążyć z Pomocą. Tam Amelka ma założone subkonto, na które właśnie też można pieniążki właśnie wrzucać. To dla Ameli. I to jest właśnie dla Amelki. Nie, tam pieniążki już jakieś ma, ale chcemy je zostawić, nie, chociaż no, z jednego, nie, 1,5%, bo teraz się zmieniło na te 1,5%. Dla Ameli. No, dla Ameli. To jest numer 27712, Czugała Amelia, nie? I to wiadomo, ten KRS tam, który jest tam jeszcze pewnie, no w internecie się tam gdzieś pewnie przemyka oko. No to może się uda. Z dopiskiem Amelka Czugała. No, z dopiskiem właśnie, no. Dla Państwa na pewno duża, ale dla takiej zbiórki to osiągalna. No, dokładnie. Dokładnie. No. Dziękuję Państwu, Czogałowie. Dziękuję.